Spędziłem tam kilka fajnych lat, ale myślę, że na boisku nie było sentymentów. Myślę, że fajna jednostka treningowa dla nas i dla Wisły i myślę, że sparing jak najbardziej na plus. A powiedz mi, jesteś zaskoczony przebiegiem tego spotkania? No bo jednak z perspektywy całego spotkania, no to mimo wyniku 1-1 trzeba przyznać, że my zdominowaliśmy rywala. Myślę, że nie jestem zaskoczony. My też jesteśmy dobrym zespołem, umiemy grać w piłkę i myślę, że pokazaliśmy to na tle ekstraklasowego zespołu, jakim jest Wisła. To tym bardziej chyba szkoda, że no nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, które mieliśmy w dzisiejszym meczu. No na pewno szkoda. Myślę, że mogliśmy wygrać ten sparing i być troszeczkę w lepszych humorach niż jesteśmy teraz. Powiedz mi jeszcze, w drugiej połowie występowałeś w środku obrony z niekoniecznie z nominalnym środkowym obrońcą, bo z Miłoszem Trojakiem. Jak ta współpraca z twojej perspektywy wygląda? Myślę, że w porządku. Troju też umie grać na środku obrony, więc nie było większych problemów. Czyli podsumowując, bardzo dobra jednostka treningowa i pożyteczny sparing. Zdecydowanie.